Co tu dużo mówić, Natalia Siwiec nigdy nie miała problemów z sylwetką, nawet po urodzeniu swojej córeczki. Ostatnio jednak fani celebrytki mocno zaniepokoili się wagą modelki. Niektórzy uważają, że cierpi ona na anoreksję. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Natalii Siwiec i jej problemie, to koniecznie zobaczcie nasz film. Natalia urodziła się 1 sierpnia 1983 roku w Wałbrzychu. Już jako 13-latka zapisała się do szkoły modelek. Na początku reklamowała głównie bieliznę i stroje kąpielowe, ale dość szybko zbudowała bogate i rozbudowane portfolio. W 2002 roku modelka zdobyła tytuł Miss Bałtyku, a rok później udało jej się zostać Miss Dolnego Śląska. Jej pierwszy zagraniczny sukces to zdobycie tytułu Miss Bikini of China Gate i Miss Photo w konkursie Miss Bikini of the Universe. W 2006 roku reprezentowała Polskę na Miss International Tourism w Afryce Południowej, gdzie otrzymała tytuł The Best Body. Siwiec brała również udział w wielu rozbieranych sesjach dla takich czasopism jak Playboy, CKM czy Maxim. Chociaż Natalia odnosiła sukcesy w modelingu, to prawdziwą rozpoznawalność zdobyła na Stadionie Narodowym podczas meczu Polska-Rosja w czasie Euro 2012. Została zauważona przez fotoreporterów całego świata i okrzyknięto ją Miss Euro 2012. Zagraniczne media porównywały ją do paragwajskiej modelki, która zdobyła popularność podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2010. Co ciekawe, przez 8 dni od 12 do 20 czerwca 2012 roku w mediach ukazało się aż 130 materiałów prasowych dotyczących Natalii Siwiec. W grudniu 2013 roku według rankingu Google Natalia Siwiec znalazła się na 5. miejscu najczęściej wyszukiwanych celebrytów w polskim internecie. Według Press Service Monitoring Media jej wizerunek był wart wówczas 889 tysięcy złotych. Okazuje się, że Natalia Siwiec nie była przygotowana na tak ogromny sukces i jak powiedziała w jednym z wywiadów, musiała przejść przyspieszony kurs działania w showbiznesie. Dużo osób uważało, że popularność modelki nie będzie trwała długo, Natalia jednak wciąż jest w czołówce najbardziej znanych polskich gwiazd. Na Instagramie obserwuje ją aż 1 000 000 osób. Złośliwi twierdzą jednak, że Natalia zrobiła karierę dzięki pieniądzom swojego ukochanego. Jej partnerem od wielu lat jest Mariusz Raduszewski. Ślub wzięli w 2012 roku w Las Vegas, czyli kilka miesięcy po tym, jak Siwiec zdobyła ogromną popularność. Mariusz jest biznesmenem. Majątek zgromadził prawdopodobnie dzięki udziałom w FM Group, firmie zajmującej się dystrybucją kosmetyków i środków czystości. Aby utworzyć nowy oddział spółki, wyjechał do Brazylii. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę i dziś jest także jej menadżerem. Obecnie mąż Natalii zajmuje się fotografią i reżyserią, chociaż na razie robi to raczej hobbystycznie, ponieważ nie dzieli się swoją twórczością ze światem. Mariusz ma 16-letniego syna Mateusza z inną kobietą, ale Natalia ponoć bardzo dobrze radzi sobie w roli macochy. Para ma też córkę Miję, która urodziła się 21 sierpnia 2017 roku. Natalia Siwiec uważa, że gdyby nie była modelką, to najprawdopodobniej zostałaby aktorką. Na swoim koncie ma już kilka niewielkich ról. Grała w filmie Wkręceni 2 oraz serialach Kryminalni, To nie koniec świata oraz Druga szansa. Występowała w wielu teledyskach, udało jej się też zagrać w teatrze, w spektaklach takich jak O co biega i Miłość.com. W 2014 roku wzięła udział w Tańcu z gwiazdami w pierwszej edycji programu emitowanego na antenie Polsatu. Ostatnie zdjęcia, które Natalia publikuje na swoich portalach społecznościowych, wywołują burzę. Spora część jej obserwatorów uważa, że modelka jest za chuda, a nawet posądzają ją o anoreksję. Zaniepokojeni fani twierdzą, że taka sylwetka nie jest kobieca, choć znajdują się również tacy, którym metamorfoza się podoba. Głosów było tak dużo, że w końcu Siwiec postanowiła odpowiedzieć na krytyczne komentarze internautów. Napisała: "Przepraszam za to, że mam tak szczupłe ramiona. Jej zdaniem nastały dziwne czasy, skoro musi tłumaczyć się ze swojej drobnej postury. Nie jest to pierwszy raz, gdy fani posądzają modelkę anoreksję, ale ich zdaniem jej obecna waga jest już przesadą. Czy waszym zdaniem figura Natalii powinna być powodem do niepokoju, czy może jej obserwatorzy przesadzają? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia!